Całość została sfinansowana ze środków Fundacji PZU. Przed Państwem bardowie Strefy Wolnego Słowa Paweł Piekarczyk i Leszek Czajkowski. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I w związku z tym chcieliśmy Państwu przedstawić, zaproponować nasz program Podziemna Era Powraca, który właśnie tymże żołnierzom wyklętym jest dedykowany. Jeżeli o czymś śpiewamy, jeżeli cytujemy jakieś wydarzenie, mówimy o jakimś zdarzeniu, to znaczy, że to się zdarzyło, że były świadectwa, które o tym mówiły. Żołnierze wyklęci, o których śpiewamy, to są w sensie pokoleniowym dzieci legionistów i żołnierzy roku 1920. Ci z kolei byli wnukami powstańców styczniowych, a ci listopadowi. Wyklęci po wieku, żołnierze niezłomni, ofiaru mygów, stawiamy wam pomnik. Choć w naszej pamięci jesteście od lat, dopiero dziś świecić możemy wasz wkład. Obronę ojczysty przed armią niemiecką i przed komunizmem, pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Choć skończone dranie co róż pomniejszają wasz trud i oddanie dla wolności kraju. Choć wyje niemiło chór rosyjskich sług, my wiemy jak było i wie o was Bóg. Obrońcy ojczysty przed armią niemiecką i przed komunizmem, pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. To byście wskazali, jak zachować honor tych nadmówców Stalin był prawdą wcieloną. To byście wiedzieli, gdzie dobro, gdzie zło, gdy z lasu do celi w kajdankach się szło. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem. Jako Klub Gazety Polskiej to już od dawna współpracuję z Pawłem Piekarczykiem i Leszkiem Czajkowskim i pomyślałam, że byłoby warto, żeby w przededniu Narodowego Święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych przybliżyć mieszkańcom Kościerzyny, a zwłaszcza młodzieży szkolnej, historię żołnierzy niezłomnych. I dlatego rano odbyły się dwa koncerty dla szkół. Były to seanse zamknięte przy pełnej obsadzie sali kinowej. Z tego, co słyszałam, to młodzież była bardzo zadowolona. A teraz robimy w troszeczkę skromniejszej formie koncert dla osób dorosłych. Przez wiele lat milczano o tej sytuacji żołnierzy niezłomnych. Dlaczego to teraz wraca? Dlatego, że zmieniła się sytuacja w kraju. Można już o tym mówić głośno. I poza tym dla młodzieży ci bohaterowie stali się szczególnie atrakcyjni. Tą sprawę rozdmuchały środowiska kibicowskie, kluby Gazety Polskiej w całej Polsce. I sądzę, że to też jest teraz tak, to po prostu wychodzą z podziemia, jak to jest tytuł koncertu, Podziemna Armia Powraca. Koncerty tylko w Kościerzynie, czy również w innych miastach? Jutro będzie w Gdyni o godzinie 18 w Cechu Rzemiosł, to jest chyba ulica 10 lutego, i w niedzielę w Elblągu. Tematyka utworów? Poświęcona różnym i ogólnie żołnierzom niezłomnym, a także i bohaterom jakby znanym z imienia i nazwiska. Jak młodzież reagowała na to? No, młodzież była zadowolona, nawet prosiła o bisy. Dla nich szczególnie było to też atrakcyjne, że robiliśmy to na sali kinowej, gdzie z tyłu, za plecami artystów szły teledyski, rekonstrukcje historyczne do każdej piosenki. Więc to było, wydaje mi się, szczególnie też atrakcyjne dla młodzieży. Bohaterom, chwała i cześć, cześć i chwała bohaterom. Bohaterom, chwała i cześć. A potem ich synowie szli w solidarności po chodach, zdesperowani, głodni, źli. Niech im do walki sił dodał. Wiatr historii ich w oczy gryzł, kraj przytłaczał szarzyzną. Szli z bagażem ojcowych blizn działacze antykomunizmu.
czynili palcami znak fał, ale za ich przyczyną czerwony gmach się wiał, ale za ich przyczyną czerwony gmach się wiał. A kiedy wreszcie nadszedł czas zwycięstwa na demokracji, nabrał tempa pokoleń marsz do powierzchni, do korporacji. Starą doktrynę pokrył kurz, odeszły w przeszłość gułagi, zaś liberalizm wymagał już innego rodzaju odwagi. W kryzysie młodych elit warto pamiętać dziś o przodkach, co umieli przez życie z godnością iść, o przodkach, co umieli przez życie z godnością iść. Nasza piosenka jest dość smutna i refleksyjna, a to dlatego, że jest dedykowana nie powstańcom warszawskim, tylko tym, którzy pamięć o powstaniu spotwarzają i obrażają. W szczególności niejakiemu, przepraszam, że użyję tego słowa, Zychowiczowi Piotrowi za jego książkę Obłęd 44. Z taką nadzieją, że ów Zychowicz opamięta się i zacznie przepraszać i naprawiać krzywdy, które zrobił, póki jeszcze żyje chociaż jeden, którego może przeprosić. Pan prezydent profesor Lech Kaczyński dekorował żołnierzy wyklętych wysokimi szarżami Orderu Odrodzenia Polski, Polonia Restituta, bo nagradzał ich nie za bohaterstwo, tylko za życie. I pokazywał, że ponieważ żaden z nich nigdy nie powiedział, że się poświęcił dla Polski, tylko raczej mówili, że zachowali się jak trzeba, albo że spełnili swój obowiązek. I po prostu pokazał nam ich jeszcze raz jako pewien wzór życia dla Polski. Wzór życia. Jeszcze raz to powtórzę. Stąd ten nasz tekst. Czas za ojczyznę umierania to lekcja życia dla potomnych. Zmiana okupacji. W Lublinie dawno temu, w lipca skwarny czas wakacji, nastąpiła bez problemu prosta zmiana okupacji. Niemcy wyszli, Ruscy przyszli, o tej ceremonia cała, bowiem po sąsiadów myśli Polska wolno być nie miała. Ci, co mieli nas wyzwalać swój, zaczęli łatu trwalać. Ci, co mieli nas wyzwalać swój, zaczęli łatu trwalać. Nocą, jak tchórzliwy zając, szedł PKWN po władzę, manifestem obwieszczając czas masowych uprowadzeń. Druga rzecz, to w ostatnim refrenie najpierw było KGB UB, Gestapo, a potem KGB SB, Gestapo. W 56 roku zmieniła się nazwa, ale nie zmieniła się zasada. Ostatni żołnierze wyklęci, między innymi sierżant Józef Franczak-Lalek, byli wybijani przez takie komando złożone z ZOMO i SB. I co do zasady, nic się nie zmieniło. Zmieniła się tylko nazwa po to, żeby, nie wiem co zrobić, żeby nas jeszcze bardziej po raz kolejny oszukać. Natomiast to SB tam trafiło zupełnie, zupełnie świadomie. Pamięć. Piosenka o tym, w jaki sposób uczestnik tamtych lat, uczestnik tamtych wydarzeń pamięta to, co się wtedy działo. Przez całe życie wracają do mnie czerwone armii, zbrodnie ogromne, ja ich nie zapomnę. Przez całe życie zapomnieć nie mogę walki Sowietów z nami i z Bogiem, a naprawdę nie mogę. I
Ta dziewczyna o włosach złotych, zgwałcona przez bolszewików pięciu, która się powiesiła potem, żyje bez zmarszczek w mojej pamięci. Pamiętam księdza z bliskiej parafii, kiedy dopadli go bolszewicy. Chrystusa wyrzec się nie potrafił, ukrzyżowali go więc w kaplicy.